Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladki, dzisiaj ze mną Ola. Hej, hej. Kontynuujemy serię z Arka, zostało nam już niewiele w sumie do zawieszenia serii na chwilę obecną. Mamy troszeczkę nowych rzeczy, nowy update, dalej jesteśmy na Tytanozaurze, mamy troszeczkę tutaj rzeczy porobionych, więc zaczniemy od update'u, który był niedawno, który wprowadził dwa nowe stworzenia, który wprowadził nowe struktury, nowe narzędzia i tak dalej, więc Olu, możesz zademonstrować nasze wspaniałe nowe schody. A, schody? Schody, tak. Schody, tylko ona je się specyficznie ustawia, to jest naprawdę trudne, bo miga mi cały czas na czerwono? Na zielono. A, miga, bo Jezu, a. Bo Jezu, jak mi to lata, nie mogę nic. A, i oczywiście postawiłam w drugą stronę, no niestety, bo to raz w tą, raz w drugą. To są drewniane schody, są zawijane, nie było nigdy zawijanych schodów w warku. Zobacz, więc tu jak będziesz, ciekawe. To tu na końcu jest takie różowe te drewno trochę. Widzisz? A jest trochę. Troszeczkę im się rozciągnęło. Wiesz co mnie zastanawia, czy tak tutaj można było pomiędzy postawić na przykład filar? Wiesz co, ja to budując bym to zrobiła, ale ktoś, kto nie zna takich różnych podstawowych, powiedzmy, trików, to by tego nie zrobił. Dobra, bo dawaj filar kamienne. Się znapuje do środka. Oczywiście też zbugowane. No co zrobisz, no? Tu mamy ładne drewniane schodki, tu mamy... No niestety w tą stronę się... O, to są ładne, halo. Ładne są. Ładne kamienne schodki. Te już nie są różowe na końcu, no. Te już nie są różowe. No trudno. I metalowe. I to metalowe. Są już brzydkie. To są takie standardowe dosyć, znaczy, jak na metal. Nie podobają mi się dlatego, że mają przerwy pomiędzy tymi. A, że szczebelki są tak porobione. Tak, bo tu w kamiennych nie ma i kamienne mi się dlatego podobają. Ale skoro dodali schody kręcone, kurczę, mogliby pomyśleć na tym, żeby dodać zwykłe schody na przykład. No, wiesz, no teoretycznie robią to po to, żeby zaoszczędzić miejsce, tak? Chociaż wiesz, jak się wchodzi po prostych, to jest wygodnie. Jak wyobraź sobie, jak ktoś by miał mieć bazę na przykład na 5 pięter. I idziesz i ci się w głowie kręci i nie wiesz, na którym piętrze jesteś. Chyba, że sobie namalujesz coś ładnego, na przykład pierwsze piętro, drugie, trzecie, jakaś taka klatka schodowa czy coś. Kto by cokolwiek chciał. Dobrze. Więc tak, została nam jeszcze druga kwestia do omówienia i trzecia kwestia do omówienia. Drugą kwestią do omówienia jest takie pewne urządzenie, które bardziej wam omówi Ola. Ja? Czekaj. Nie, to nie jednak. Jaki słucham, czapek? Co mówić? A, ten, jak to na polski przetłumaczyć? Przemysłowy... Grinder. Grinder, no. Nie, właśnie zastanawiam... Co się stało? Czemu wleciłem na chwilę pod tego? Właśnie się zastanawiam, jak to mogę przetłumaczyć na... z to, grindera. To u ciebie też jest pod lekkim skosem na platformie? Gdzie pod lekkim skosem na platformę? No, tutaj kawałek się wcina w platformę, tu lewituje. Ta. Zrobię, no. Troszeczkę tak. Nie wiem, czy to przez to, że... Czekaj. A tam nie. Co jest? A to ty chodzisz? Mhm. A po co idziesz? Bo toruka coś bije znowu. Ja nie lubię tym wykręcać, nie lubię już tego stworzenia. Poczekaj. Terror Bird. Wiem, bo tutaj w tym lesie niestety jest ich pełno. No ja wyląduję po prostu na tym. Tylko nie stań w miejscu. Nie da się wylądować. Jak się nie da? Przed chwilą to robiłam, spada. No to stój. No okej. No, może to. Niech tu sobie wisi. Okej. No więc mamy Industrial Grinder, który był kiedyś, jeśli osoby, które grały na modach kojarzą, to on trochę wyglądał trochę inaczej na modach i działał nie, podobno też jest, troszkę inaczej. To jest zupełnie co innego. Tamten grinder z modów działał jak teraz w grze jest ten Hemistry Bench, dobrze to się tak Hemistry Bench, no powiedzmy, no. No nie wiem, jak to się nazywa, no nie tak, bawiłam tak, się tym. Dokładnie to. Czyli robiło po prostu większą ilość narkotyków, pasty, tam, nie wiem... Cementing paste, tu robiło na pewno narkotyków, tak. Stymulantów, tak. A coś tam jeszcze. Tu robisz z drewna tecz i z... Flintu kamień. Nie, z kamienia flint. Tak.
Tak. Dokładnie. I ciekawą. W sumie nie będzie mi potrzebne. Nie mogę rozdzielić tego. Co byś chciała rozdzielić? Masz przy sobie niepotrzebny jakiś, nie wiem, jakąś broń niepotrzebną, czy amunicję? Mogę ci dać, jak chcesz, broń. Ale taką naprawdę ci niepotrzebną, żebyś zaraz nie płakał, myj tutaj. Nie no, masz. No i musisz do środka włożyć, bo już co, bo mi klawiatura się zbuntowała i nie mogę nic... O, działa, halo. Proszę. Nie będziesz płakał, prawda? Nie. Co, tylko, możesz go rozłożyć na pół? Tylko print up crafted items and... To się czymś odpalało, nie pamiętam czym niestety. To jest chyba na gasoline, wiesz? Tak mi się wydaje. No i chodzi o to, że to też działa, tak mod mieliśmy na serwerze, on się nazywał... Jak on się nazywał? Nie wiem. Nie pamiętam, ale to też przerabia... Mówisz, aha, mówisz o tej maszynce, która przerabiała tak, na pół to też, surowców. To też przerabia surowce, tylko nie na pół, a raczej na jakąś tam ich część, może jedną na trzecią. Trzecią. Czy pół to jest dokładnie też nie wiadomo. Tam po prostu odzyskujesz jakąś część materiałów, tak? To też jest, myślę, fajnym, bo latasz po zrzutach tak i dostajesz jakieś niepotrzebne bronie i zamiast, żeby ci miejsce zajmowały, to po prostu sobie dostajesz jakieś tam... surowce. Co tam robisz? Już, chwilka. Jezu, wkurza mnie ta klawiatura. Nie tak. Też nie na to? Już. Myślisz, że... Aha, dobra. Generator postawiłem. Czekaj, czyli mogę co, najechać? Grind selected item. Grind selected item. No to kliknij. Klikam i... Może ty kliknij? Grę mi skraszowało. Okej, witamy z powrotem. Niestety nie pokażemy wam, jak się rozkłada broń z tego względu, że gra postanawia się skraszować za każdym razem, kiedy próbujemy je tu wsadzić i zrobić. Zakładam, tak, że jest to... Rękawiczki. Wiesz co, ja zakładam, że jest to związane z tym, że ten safe jest od iluś tam wersji zrobiony i gra już zaczyna po prostu wariować. Okej. Okay. Zresztą nie jest pierwszy raz, kiedy dostaje crasha przy jakichś nowych rzeczach z update'ów. Okej, rozumiem. Więc to zrobimy sobie kiedy indziej, a teraz pójdziemy sobie na połów ryb. W ogóle w sumie zastanawiam się, czy nie lepiej będzie wskoczyć do wody. Aż specjalnie ci głowę na dół. Wow! Przy tej rybce. Działaś? O dobra, mega pirania, nieważne. Okej. Okay. To co, pójdziemy sobie na tą... O, tam jakaś w ogóle utknęła, widziałaś? Gdzie byś chciał iść? Po rysynie? Na ten kamyk damy radę? Nieśmiał. Okej. Okay. To teraz tak, nie wiem co prawda, czy dam tak radę no to jest zrobić. To rybcie. To ładne kolorki ma. O, płynie do ciebie. To... A i teraz do mnie. Nie da rady na to postawić, powiedzmy, tego ławki, ani krzesła, podobno z tego też można łowić. Więc z tego, co ja wiem, z tego, co powiedzmy rozumiem, da radę wrzucić sobie. Teraz musiałem tylko jeszcze tobie dać, wiesz? To może tak jakoś stanę. Może chodź na brzeg po prostu zamiast. Nie no, tu sobie połowimy, stąd jest ładniej. Ale tu mi rzucisz przedmioty, bo tak to mi do wody. Mega piranie. Dobra, to tu ci rzucam przedmioty, proszę bardzo, masz wędkę, masz 20 żywicy, tak samo jak ja. Z tego co wiemy, można łowić na żywicę i można łowić na pewno jeszcze... O, mogę załadować tą żywicę. Tak, jeszcze można łowić na krew pijawek. Więc to jest całkiem okej. Okay. Nie można użyć wędki, tak jak ci mówiłam, potrzebne są krzesełka. A, no dobra. No to tutaj na brzegu sobie staniemy i tyle. Mogą być krzesełka, z tego co chyba wiem, też może być chyba ławeczka. Chyba ławeczka też może być. Ławeczka też może być, usiądziesz na mnie, czy... O, nie, jednak nie z brzegu. Czekaj. Tak bliżej. O, dobra, dzień dobry. Dzień witamy dobra. Serdecznie. Co, polujesz na tą dużą, rozumiem? Nie wiem, czy mi się uda. Polujesz na tą dużą? Zobaczymy. W ogóle wybacz, że tak trochę niewyjściowo, tak bez spodni, ale...
No co tam. Z tego co Ola będzie teraz łowić, to ja jeszcze mówię, że z tego co jest podane, to oczywiście możemy złowić rybę, czyli możemy z niej dostać raw fish meat oraz raw prime fish meat, czyli po prostu prima z mięsa z ryby i zwykłe mięso z ryby. Poza tym możemy dostać różne rzeczy od tej nowej substancji, która się nazywa absorbent substitute, substrate, przepraszam, Boże, już takie głupoty mi do głowy przychodzą. Angler gel, czarne perły, chityna, cement chink paste, charcoal, kryształy, fiber, flint, gunpowder, hide, krew, po prostu pijawki, czyli możemy dostawać tak jakby zużywając przynętę, dostawać przynętę, metal surowy, przepalony obsydian, olej, organiczny polimer, możemy znaleźć futro, czyli pelta, możemy znaleźć normalny polimer, kwiatki, grzybki, raw prime meat, możemy znaleźć sapa, czyli żywicę, możemy znaleźć silica, spark powder, stone'a, tecza, wood i... Widzę, że tam sobie z tyłu lata ten dilo. No i możemy jeszcze znaleźć sobie róg całego naszego wspaniałego... Rino to był nosorożec, chciałem powiedzieć jednorożec, nie wiem czemu. Pozwól, że ja lekko się pozbędę nam tutaj jednego, powiedzmy, pana, który tutaj nam stoi. Powiedziałeś też, że można podostawać wszelkiego rodzaju blueprinty? Właśnie chcę do tego nawiązać, tylko musiałem sobie usiąść ładnie, kulturalnie. Możemy też złapać blueprinty, poza tym blueprinty na armor, czyli na zbroję, na bronie i na siodła. I to jest chyba w sumie tyle, co można tutaj złapać, więc całkiem spore urozmaicenie. Nie tak chciałem to zrobić. Kliknij U może. Już. Też te rybki nie chcą brać. Jak to się rzuca? Ziu. Ale blisko rzuciłeś. A to trzeba przytrzymać? No ja nie wiem, jak to działa dokładnie. Halo! Oszukali mnie. No fajnie! Głupia ważka. Wszystko byle były jakieś problemy. Bęk! Patrz, jak rzuciłem. Widzisz, jak rzuciłem? Jak sobie na K zobaczysz, to widać te spławiki rzeczywiście w wodzie. Znaczy, spławiki. Nie, no normalnie też widać. Nie wiem, czy znaleźliśmy sobie dobre miejsce do łowienia ryb. Chyba nie. Chociaż do twojego płynie rybka, to... Łap się. Po prostu nie lubi żywicy. Wolałaby coś innego. A teraz bliżej twojego jest. Ola, ła. No co zrobić? Może pójdziemy do tego jeziorka tam w tym. Do jeziorka? No. Którego jeziorka? Mówisz no, tam jeziorka, tak? To musimy kłaza wziąć. Tak. Okay. Musimy wziąć kłaza i wtedy możemy spróbować. Mógłby tylko kłaz sobie tu do nas przylecieć, a nie... Jest. Leć. Leci! Hop, hop! Nie ty prowadzę? Być, halo. Tak, okay. Co to ma być? Co on taki ciężki jest? Nie jest wiem. Ciężki, bo ma jedną platformę jeszcze metalową. Nie, teraz się odblokował. Nie, a może się zablokował o tego, o tytanozaura. A do tego jeziorka byś chciał. No. Gdzieś tutaj było to jeziorko. No tak. Tu jest. Tu przy naszym giga. W sumie twoim ja go nie oswajałam. Tu na środek idziemy czy jak? No. Ej. Bra. Zobaczę z której strony najwięcej rybek. W sumie to wszędzie mało. Nie no, tu gdzie jesteś by było najlepiej. No wiesz, tu? Tak tu, dokładnie tu. Halo, nie tu. Gdzie? No tu gdzie stoję? Tu? Tu. Tu ławeczkę postaw, jak najbliżej. O. Krystian, ale... Wiesz, żeby łowić to raczej do wody trzeba rzucać. W sumie jestem ciekaw. A nie mogę, muszę być odwrócony. Nie, no chwila. Aha, nie daje mi w ogóle usiąść.
cześć. Hej. No cześć. Ejka naklejka. Łowimy. Nie mam jakąś wybrakowaną wędkę. A ty po prostu klikasz lewy, czy co? Nie, no tak. Po prostu. No patrz, prawym wciągam i lewym klikam tylko. Dobra, ja mam bardziej wybrakowaną. Moja ma krótszą linkę. O, płynie, płynie, patrz. Kurde. Nie jest zainteresowana. Wiesz co? O, szkoda, że nie mamy tych mięsnych, może to lepiej działa jakoś. A nie wiem, gdzie to się w ogóle robi. A ty się po prostu mięsa nie zakłada na to? Poczekaj. No weź zobacz, w to roku powinniśmy mieć mięso jakieś. Nie, w tym, w titanozaurze było. W sumie to... Nie. Nie. Albo zabij coś. Tu masz ważkę, z niej też mięso poleci. Nie. To nie. Nie. Nie zakłada się tak, nie. Wiem, że takie kulki się mięsne robiło. Czekaj, poszukam. Tylko gdzie i jak? Witamy po krótkiej przerwie. W sumie mamy wędki, mamy troszeczkę inną przynętę, bo tym razem mamy krew pijawki. Będziemy teraz sobie na to łowić. Mamy nadzieję, że na to się uda coś w sumie złowić. I ja zarzucam. Aha. No, co się stało? No to zobacz, jak daleko. Wow. Oli się wydawało, że widziała jakieś mięsne kulki. Okazało się, że to po prostu krew pijawki. Widzę, że też bardzo daleko rzuciłeś. Dokładnie. Nie mogę rzucić, czemu? Jak to nie? Daleko rzucam. Masakra. Ej, no halo, czemu tak daleko rzucasz? Nie wiem, bo ja nie patrzę pod siebie, tylko kamera jakoś próbuje, wiesz, nacelować mniej więcej w miejsce. Nie wiem, czy to tak działa, ale rzucam dalej od ciebie. Wow! O. Czyli rzeczywiście. No dobra, a co się stanie, jak jakaś ryba coś złapie? Najpierw to jakaś ryba by musiała podpłynąć, wiesz? Taka trochę bieda, bym powiedział. To może jednak wrócimy na tamto miejsce, tam cokolwiek więcej było widać? Ja wiem, gdzie jest dużo rybek. Da się podnosić krzesła teraz. No da się. Myślisz, że w jakiś sposób je podnoszę? No właśnie się zastanawiam, jak ty to robisz, że milion krzeseł przy sobie nosisz, czy co? Dokładnie tak. Dalej? Już? Tak. Lecim. Ciekawe... Wszystkie osoby teraz nic nie widzą oprócz w sumie twojej buzi. Nie ruszaj się już. No. Gdzie jesteś? O nie! Taka kamera jest niedobra. Tak się nie robi z taką kamerą. Całe szczęście, że nie widziałaś, jaka kamera była. Nie wiem, patrz ile tu jest rybek. O, dobra, to ląduj. Ale tu jest też niedźwiedź. Gdzie niedźwiadek? No to z tej strony sobie jakoś siędziemy. Ale z tej strony jest krokodylek. Co, chcesz go kłecem gryźć? A wiesz, że się da? Gdzie ty lecisz? A bo ty go podniosłeś, a. Wiesz, że potrwa to trochę. Tak nawet długo. Nieprawda. 3 terrorberdy. Ale one są w wodzie, one nie mają z tym jak wyjść. Misio też. Chyba, że wyjdą tędy. Ale to mam miecz i jeny. Za problem z mieczem, walną i takiego. Podskakują cały czas, nie mogę ich trafić. O Boże, mam w ogóle tak mało klatek. O, dobra. O, w ogóle teraz jest znacznik, jak się trafi, wiesz? Jaki znacznik? Taki znacznik trafienia. Nie wiem czemu, ale mam tu 14 klatek. No,
Ja ci nie pomogę. Jak trafisz, to normalnie masz znacznik, że trafiasz. Boże, ja mam tak mało klatek, że nie trafiam w nic. A było normalnie. Było, masz rację. Co tu sobie łowimy, mówisz, tak? Jeszcze jeden terrorbird leci. Dobra, to w sumie chyba tyle. Okej. Okay. Ja sobie usiądę jakoś tu. Jakoś tu, wezmę sobie wędkę. No. Dziękuję. Bang! Patrz, jak rzuciłem. Dobra, jestem ciekaw, czy w ogóle coś złowimy. O, co u ciebie coś tam kręci się. Widzę, że powolutku, powolutku. No niestety, jak to przypadło na łowienie ryb, trzeba trochę cierpliwości. No, teraz nie trzeba wychodzić na dwór, żeby łowić ryby. Wiedziałeś w ogóle, co tam to... A, już nie. Co się stało? Nie, bo jedna tak sobie pionowo stała, powiedzmy, w wodzie i się nie ruszała. I się tak zastanawiałem. Co, myślisz, że się jakaś skusi? A ja wiem. Ja mam wrażenie, że tego, że krew pijawek będzie lepsza na te całe łososie, a na zwykłe ryby lepsza będzie żywica. Ja myślę, że ogólnie krew pijawki będzie takim lepszym na wszystkie, bo trochę trudniej to zdobyć, tak? Myślisz? Na razie nie wiem, na razie nic. Ale widzę, kręcą się. O, ja... mam! Masz? Aha. Ja nawet nie wiem, co się robi, żeby to wyciągnąć. Trochę jej ta kulka wychodzi. Okej. Dobrze robię. Aha. O nie, nie może mi uderzyć. Aha, wpadłem do wody. Ja złapałam rybę. Złapałam rybkę. Już ci mówię co. Wiesz co, trzeba po kolei klawisze naciskać, ci pokazuję i ona coraz bliżej się... O, po prostu wiesz. Wiesz o co chodzi. Już ci wyrzucam wszystko, co dostałam. A prima dostałam, to ci prima nie będę wyrzucać. Dostałam jeden kamień. Dwa drewna, jeden pelt, jeden spark powder, jeden kryształ, jedną perełkę. Dwie skóry, dwa polimery, flint, olej i gunpowder. No, no i samą rybę. No i z ryby to się po prostu mięso robi, nie? No, to teraz jeszcze muszę ja pokazać, jak łowię. Nie mogę być gorszy. Znaczy, nie chciałbym. Mówię ci, fajne to jest, tylko trzeba poczekać, kurczę. A to było fajne. Podoba mi się, halo. Chociaż wolę naprawdę sobie wyjść położyć. Najbardziej merytoryczne odcinki. Siedzimy, nie, 40 minut i łowimy ryby. Halo, ale przy tym pogadać można. A no, oczywiście, że tak. O wszystkim i o niczym. Ja nie wiem kompletnie, jak działa to łowienie. To trzeba byłoby zbudować sobie miejsce, gdzie można byłoby łowić, żeby nic się nie przylazło, bo tak to jest dosyć wiesz słabo. Wiesz co, o, rybka pod panem blisko. Na spotlajcie, bardzo fajny pomysł widziałam. Z portu sobie odpłynęli taką tratwą, jak ja to mówię, raftą sobie odpłynęli. I na tej rafcie po prostu mieli tam jakieś ławeczki, krzesełka, nie wypłynęli gdzieś na morze i tam po prostu łowili. Tylko też tam rybek nie ma za wiele, to mi tak trochę coś nie pasowało. Średnio. Wiesz co, nie wiem, czy mi się uda coś złowić. Musisz poczekać. To na pewno. Bo u mnie też tak znikąd po prostu sobie podpłynęło, nie? No nie sądzę, że tak jak normalne ryby będą mogły mi na przykład zjeść trochę, nie? Nie, nie. Brakuje mi takiej opcji, wiesz, że na przykład możesz podrzucić sobie pod szósty slot tak jakąś, nie wiem, papkę mięsną, tak? I możesz ją na przykład kliknąć w trakcie łowienia i rzucasz i wtedy jest taka typowa zanęta, tak? Ktoś do ciebie podpływa już pomału. O, o! Aha! D? Miałem kliknij D i tak się zamotałem, nie? Co mam kliknąć? A mi się klawiatura akurat popsuła, nie! Rar! Rar! Nie! No widzisz, jak on naciągnie mój ten? W sensie... No. O, zerwana. No bo klawiatura mnie nie lubi. Nawet na kanie mogę z powrotem zrobić. Nie wiem, no ja sobie poczekam, ale nie sądzę, że cokolwiek tu przyjdzie do mnie. A już miałem okazję, już miałem okazję. Halo, proszę Kami z powrotem wyłączyć. Jak klawiatura.
No to się najbardziej boję, że zaraz znowu coś przylezie i zacznie nas gryźć. No za nami jeden Terror Pack leci sobie. Ta? On się tam Diplo zajmuje. No. Najgorsze, że te Diplo mu nic nie robią. No, dobra. No, rybcio, tą dużą bym chciał. Już co, ja tego ptaszka pójdę zabiję po prostu. Dobra. Idź zabij tego ptaszka. Aha, cały Diplo nam wjechał do tego, okej. Okay. Spoko, nie ma problemu. Jestem pod wodą, nie działa mi spacja, bije mnie pirania. O! A pirania wyleciała z wody. Jedną piranię lekko wypchnęłaś, bym mógł powiedzieć w sumie. O, złapałam powietrze, bo mnie wypchnęła do góry. Ale fajnie, no. Szkoda, że nic zrobić nie mogę, no kurczę. No dobra. Jakoś... Totalnie cię nie widzę. O dobra, już sobie wyszłam. Easy peasy. No. Rzucaj. Dobra. Tak. Dobra, bo ty tam się bawisz rybką. Tak, to znaczy chciałbym, żeby jakaś przyszła. Byłoby przyjemnie, nie powiem. A to mam tylko raz kliknąć, czy klikać, jak wyskoczy jakiś klawisz? Zobaczysz, będziesz miał tam press Q, press S, press A na przykład. Aha, czyli pojedynczo. Tak. O, ładnie poleciałaś. Dzięki. To Diplo cię tak tłucze? Tak. No bo ja mam tylko miecz i niedziałającą klawiaturę. Będzie mnie tak przez całą mapę popychał. No, że już zginie. Ło, jak się położył ładnie. Dobra. Nie wiem. Usiądę na twoim miejscu, chyba jest szczęśliwsze. Mówisz? Tak. Okej, okay, zaufam. O, teraz jest dużo ryb, poproszę je wszystkie. Złap je wszystkie. Dokładnie tak. Złap je wszystkie, chciałbym. A w ogóle jakaś zielona taka typowo pływa sobie. Pani klawiatura, dlaczego pani nie chce współpracować ze mną? Nie chcę współpracować z tobą, bo za dużo ryb łowisz. Złowiłaś już dwie, no i... wystarczy ci. Halo, nie, ja chcę jeszcze. Widzisz, właśnie za bardzo się napalasz, już się uzależniłaś. Nieprawda. Dlatego ci się odłączyła. Po prostu cię nie lubi, nie. I tyle. Podbiegłam w kawałek do ciebie i znowu. Widzę, dobra zabawa się szykuje. Tak, najlepsza na świecie. No rybko jakaś, no proszę cię. Chciałbym pokazać, jak się łowi rybki. Rybko. Współpracujmy. Ja dam ci trochę krwi, a ty mi dasz siebie. O! No jest słabo. Jak dla mnie dobry. Nie narzekam. Wiesz, jak łatwo zobaczyć, kiedy zaraz podpłynie, ona tak nagle przyspiesza w twoim kierunku. Wiesz co, nie wiem. Niech przyspiesza szybciej. To mi się wtedy najbardziej podoba, jak przyspiesza szybciej. O, jest, dobra. O. F, S, C, o Boże, tu jest dużo tych cyferek. X. Oj, teraz bliżej ją. X, X, X. Wow! You caught a saber to salmon level 20. Mnożnik razy pół i jakaś jakość nawet jest. Mhm. Co dostał? Już ci mówię. Dostałem. Mów mi, poza nie wyrzucaj, bo i tak nie podniosę. 20 surowej ryby, 3 prime, róg nosorożca, chciałem powiedzieć jednorożca, 3 czarne perły i 2 prime mity. O, czarne perły. No jakby tak łowić w 20 osób, można by tych czarnych pereł trochę nafarmić. Dobra, no skoro Oli nie działa klawiatura, ja pokazałem wam, jak się łowi mniej więcej. Omówiliśmy sobie trochę nowy update, w kolejnym pewnie zajmiemy się Alozaurem i jeszcze w kolejnym zajmiemy się pewnie Pelargonisem, czyli nowym stworkiem. Póki co to było na tyle, była ze mną Ola. Byłam. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło. No i cześć!